Cześć, cześć, witajcie kochani, mamy dzisiaj sobotę. Mam tutaj dla Adusi kompocik z soku mojego z Aroni. Bombarduję ją na każdym kroku, słuchajcie, witaminą C, bo kaszel nadal jest. W tym roku jest coś okropnego. Każdy katar kończy się kaszlem mokrym i walczymy z nim w sumie prawie 2 tygodnie. Stoicie na mleku, które wczoraj kupiłam. Ja ogólnie kupuję mleko 3-2, ale niestety w Biedronce wczoraj nie było. Byliśmy wczoraj w kinie, było super. Film serdecznie polecam. Jest mega świąteczny, z takim klimatem świątecznym, noworocznym. Tak jak mówiłam, byliśmy również w Biedronce, zrobiłam parę zakupów, ale już Wam nie będę pokazywać, co kupiłam. Standardowo to, co zawsze w każdym domu. Kupiliśmy pyszne jabłuszka. Te jabłka z Biedronki, zaraz Ci Adusiu obiorę. Te jabłka z Biedronki. Z Biedronki są najlepsze, słuchajcie. Ja już próbowałam wszystkiego rodzaju jabłka. W każdym różnym supermarkecie byłam też w warzywniaku, ale te jabłka biedronkowe są najpyszniejsze. I co jeszcze, kochani, dzisiaj będę, proszę Adusiu, jabłko dla Ciebie ze skórką. Tutaj też kupiłam taką jakąś inną odmianę tych jabłek. To coś innego jest, tutaj pisze Jona Gold, a na tych drugich też Jona Gold, a to są całkiem różne jabłka, no nieważne. Słuchajcie, i jeszcze, Adusiu, ale wypij sobie ten sok z Aroni. Będę dzisiaj przygotowywać taką, jakiś taki naturalny antybiotyk. Wyczytałam na internecie, że można zrobić taką miksturę a la syrop. Główka czosnku jest potrzebna, kilka łyżek miodu, a mam miód. Nawet taki, wiecie co, dostałam od teściowej. On jest chyba kupiony od jakiegoś pszczelarza, także nie ze sklepu. I do tej mikstury potrzebujemy chyba szklankę przygotowanej schłodzonej wody. Miód, aha, i jedną cytrynę, a nawet specjalnie wczoraj też kupiłam 2 cytryny, więc jedna będzie do użycia właśnie do tego niby naturalnego antybiotyku. Wszystko, wiecie, przeciskamy, mieszamy, blendujemy, odstawiamy na 2 doby do lodówki, później przez gazę obcedzamy do jakiegoś mniejszego słoiczka i trzymamy w lodówce. Z tego, co wyczytałam, to 1 łyżka dziennie dla osoby dorosłej, a 1 łyżeczka dla dziecka. No wiecie, ja próbuję już każdego sposobu, co by ta Adusia mi nie chorowała i do tego przedszkola chodziła. Dzisiaj też dałam mi te tabletki, o których wczoraj Wam mówiłam. Wiecie co, no ciężko przemycić, bo tu dosyć spora ilość jest w tej kapsułce. Ona kapsułki nie połknie, a tego proszku jest sporo i w sumie to wzięłam na kanapkę, wysypałam, słuchajcie, ten proszek, posmarowałam Nutellą, no i weszło. Coś tam mówiła, że coś inaczej smakuje, nie wiem, czy to jest kwaśne, muszę spróbować tego proszku, czy faktycznie kwaśny. No i będziemy myśleć, żeby codziennie tą tabletkę wzięła i zabieram się za tą miksturę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i czy będzie faktycznie skuteczne. A czytałam, że skuteczne, także mam nadzieję, że będzie ok. Biorę się za ten syrop. Słuchajcie, kupiłam też wczoraj sok pomidorowy Reviva, źródło potasu. Nie dla mnie, ja to nie lubię w ogóle soku pomidorowego. Mój Grzesiek będzie pił sok z pomidora, tak sobie umyślił, że będzie pił, bo ma zlecone od lekarza, że potas w tabletkach, a że sok pomidorowy źródło potasu, więc niech sobie pije takie naturalne. I co? Obieramy czosnek. Zrobię tą miksturę, bo co im szybciej, tym lepiej, bo pamiętajmy, że ta mikstura musi odstać swoje w lodówce, przegryźć się. Mam nadzieję, że będzie skuteczna. Jak widzieliście, zrobiłam. Zrobiłam sobie, słuchajcie, wyszło mi takie mleczko po zblendowaniu. Pachnie. Wiecie co? Nawet ten czosnek jakoś specjalnie nie jest wyczuwalny. Główka czosnku, niepełną szklankę mleka, boże, mleka, wody przygotowanej, schłodzonej. Dałam 3,5 łyżki czubate miodu i cytryna. Jedna, sok z jednej główki, z jednej cytryny. Zblendowałam i słuchajcie, zakręcę słoik
i włożę do lodówki na 2 doby, tak jak pisze w przepisie. I zobaczymy. Tak zastanawiałam się, wiecie co, czy mi się to nie zepsuje w lodówce. No ale może się nie zepsuje. I później sobie to przecedzimy przez sitko, później jeszcze przez gazę, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie skuteczne. Ciało jak mi się nie chce, ale już zrobiłam ten farsz wczoraj do tych pierogów, więc dzisiaj jadą pierogi. Wczoraj miałam wymówkę, słuchajcie, miały być pierogi, ale zauważyłam, że nie mam mąki. Mówię, o, to nie będzie pierogów, bo nie ma mąki. Nawet się ucieszyłam, wyciągnęłam z lodówki, miałam takie flaczki zawekowane w słoikach swojej domowej roboty, to zjedliśmy te flaczki. No a już dzisiaj to już muszę się zająć tymi pierogami. Nie przeciągając, robię sobie ciasto. No i zobaczcie, pierożki prawie gotowe, zostały mi jeszcze. Dali, słyszycie, czajnik, nastawiłam wodę na gotowy barszcz czerwony z winiary. Zrobię odrobinę, bo nie wiem, Adusia chyba lubi pierogi z barszczem czerwonym. Mój Grzesiek lubi same pierogi, bez żadnego barszczu. Pierogi z barszczem czerwonym? Tak. Nie! No widzicie, a tutaj posoliłam wodę, dodałam jeszcze łyżkę oliwy, żeby mi się te pierożki nie posklejały. Zobaczcie, jak zaparowało. Zaraz spróbujemy, czy on nie jest za słaby. Może jeszcze dam odrobinkę śmietany. Pycha. Idealne. Jeny, jeny, jak zimno jest. Jest niedziela. Słuchajcie, a tu taka paskudna pogoda. Włożyłam sobie Ady czapkę, bo gdzieś swojej nie mogę znaleźć. Ale zimno. Jakiego licha ja wyszłam i marznę. Nic, 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 Grzesiu, idź. Szukam gałązek. Wierzby? Czy brzozy? Boże, znowu mam z tym problem. Chyba brzozy. Bo potrzebuję na tą choinkę, o której wam wcześniej mówiłam,
Powoli muszę się przygotować. Za chwilę mówią mrozy, zimno, śnieg, nie wiadomo co. I nie będę miała możliwości uciąć sobie jakichś tam kawałków. O tym drzewie mówię, wiecie? O tym białym. I potrzebuję parę takich gałązek na choinkę świąteczną. Vlogmasową. Bożonarodzeniową. Ową. O matko, ja mi zimno, jak zajdę do domu, to sobie zrobię takie pyszne cappuccino, albo jeszcze lepiej kakao gorące. No i nie wiem w sumie, co to jest. To jest to samo, co przed chwilą urwałam. Takie gęste już urwałam? Takie gęste, ale może jeszcze utnę sobie dwa. I to jest tak jakby, nie wiem, jakby to kwitło. Może nie trujące, co? No tak. Zobaczcie, całe czubki mokre. Jeszcze się doprawię i tyle będę miała z tego spaceru. Dobra, mam te kwiaty. Jeśli ktoś wie, jak się nazywają i czy są na pewno nietrujące, to proszę mi dać znać, bo bardzo ładne. I biorę je na ten moment i chwilę do domu i wkładam do wazonu. Mam nadzieję, że nikt tego nie zje. No i co? I niesiemy te wiechcia. Jak nikogo nie ma, nadal nikogo nie ma. Wow, ale umarzłam, ale zmarzłam. Buty nadal mokre. No i zobaczcie, jak mi wyszło. Wyszło fajnie. Wlałam do ogromnego wazonu wodę, żeby mi to się nie przewróciło. Nie wiem, coś tak jakoś nie... Nie wiem. Adusiu, poczekaj. Poczekaj. Ty się nie denerwuj. Chciałam to poprawić. Coś tu nie gra. Już momencik, tylko sobie nagram, zobaczymy, co my tu mamy. Niam. Mamy frytki, Adusia piciu, Happy Meala ma Adusia, tak? Dobrze, jedz, kochanie. Okej, bierzemy się za to pyszności.